Przed Wami opuszczony szpital zakonu maltańskiego. W tym miejscu nagraliśmy już jeden materiał, jednak postanowiliśmy się wybrać tym razem w celu zarejestrowania czegoś bardziej ciekawego. Warto jednak odświeżyć historię tego miejsca, która do tej pory wzbudza ogromną ciekawość i daje sporo do myślenia. Budynek ten był z początku szpitalem zakonu maltańskiego i funkcjonował jeszcze podczas I wojny światowej, gdzie przyjmowano rannych. Później zakonnicy wynieśli się stąd, sprzedając posesję Żydowi, który jednak czując presję dojścia do władzy nazistowskiej partii, ulotnił się stąd, pozostawiając swoją nieruchomość. Po wejściu Niemców do Polski przejęli oni od razu tą posiadłość i postanowili stworzyć tutaj dom samotnej matki. Domy takie w założeniu miały wydawać na świat pokolenie czystej aryjskiej rasy. Kobiety były zmuszane do stosunków seksualnych z niemieckimi żołnierzami. Po urodzeniu dziecka wyrzucane bądź zabijane, a dziećmi opiekowały się przywiezione z III Rzeszy pielęgniarki. Do dzisiaj jednak wszystkie dokumenty i dane na temat tego miejsca zostały skutecznie usunięte. Bardzo ważnym faktem jest jednak odkrycie archeologiczne parę lat temu na cmentarzu po drugiej stronie ulicy. Zostały odnalezione szczątki kobiet, które zmarły na skutek złego porodu. W piwnicach pałacu do tej pory znajduje się stary wózek. Po wojnie historia obiektu nie należy do najciekawszych. Funkcjonowała tutaj szkoła rolnicza wraz z pobliskimi PGR-ami. Obecnie obiekt od lat stoi pusty, a do niedawna miasto toczyło batalię z niemieckim właścicielem o odzyskanie nieruchomości. Dobra, witajcie widzowie. Jesteśmy tutaj znowu, jak widać, przed tym wspaniałym, dawnym szpitalem zakonu maltańskiego. Jest to nasze drugie starcie w tym miejscu. Na wstępie chciałbym przede wszystkim pozdrowić naszą fankę z TikToka, Patrycję Gryciuk. Serdecznie pozdrawiamy, tak jak obiecaliśmy. A więc tak, witajcie, jest drugie starcie nasze z tym obiektem. Jesteśmy dzisiaj tutaj pokojowo nastawieni, wiecie o co chodzi. Pierwszy obiekt, raczej pierwszy raz jak tu byliśmy, to było 300 subskrypcji temu. Dzisiaj przyszliśmy tu w innych celach, bardziej zbadać pod kątem zjawisk paranormalnych. Także wiecie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jesteśmy tutaj i zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda, czy uda nam się coś zarejestrować. Generalnie widzowie, słuchajcie tak, w tym miejscu jestem po raz piąty i tutaj zaczynałem przygodę z urbexem. Właśnie przed tym cudownym pałacem byłem tu pierwszy raz, gdy jeszcze nie zajmowałem się tym, wybrałem właśnie ten obiekt. I powiem wam, że pierwszym razem jak tutaj byłem, jeszcze z moją byłą dziewczyną, wybraliśmy się tu razem w dwójkę, uciekliśmy z tego miejsca. Uciekliśmy w połowie eksploracji, ponieważ słyszeliśmy dziwne kroki, nikogo nie było, a wcześniej przed obiektem moja dziewczyna była, widziała dziwną postać. Mówiła, że mężczyznę ubranego na czarno. Niestety wchodząc później i przechodząc tu po tym placu, nikogo nie widzieliśmy. Także jesteśmy dzisiaj tutaj, pato urbex, jeszcze się do końca nie ściemniło, ale my już powoli zaczynamy, wiecie, jest teraz lato, trzeba bardzo długo czekać, no nie stygniemy, my nie lubimy stygnąć, także zapraszamy Was do oglądania i wiecie, zapnijcie pasy, będzie ostro, jedziemy. Wam tak, co jest ta historia tego obiektu, jest bardzo straszna i mrozi krew w żyłach. Była tu szkoła rolnicza, ale było to po wojnie. Wcześniej wylęgarnia Aryjczyków i szpital zakonu maltańskiego, czyli generalnie obiekt nie jest pałacem, jest po prostu szpitalem, ale dużo osób mówi na to pałac. My zaczynamy z K2. Nie będziemy wchodzić, zaczniemy od piwnicy, wiecie o co chodzi. No, generalnie nie wiem, czy ktoś jest w budynku, czy nie, ale zaczynamy od piwnicy. Dzień dobry. Witamy. A więc tak, Pato Urbex wita Was na kolejnej wyprawie. Zaczynamy od piwnicy. Jesteśmy w tym pomieszczeniu. Patrzcie, K2 zaczyna się uruchamiać. Dzień dobry, jesteście tu z nami? Jesteśmy pokojowo nastawieni. Witam. Mam na imię Dominik. Nie mam złych zamiarów. Chcemy porozmawiać.
Pokażcie się na tej kadłubce, zróbcie show. Jeżeli tu jesteście. Dobra, dobra widzowie, kadłubka nic na razie wielkiego nie wskazuje. Ale coś tu, coś było. Coś jest na kadłubce. Ale zaraz wyciągniemy tutaj aplikację GhostTube'a i spróbujemy z nimi porozmawiać. Dobra, dajcie mi chwilę, muszę też poszukać. O, coś tam pyka. Coś pyka kadłubieczka, nie? O, coś tam. Coś jest. Ale jest on. Jest na haciku. Jest i telefon. Patrzcie, co się dzieje. Ale, bo ktoś tam pisał, jakiś hejter tam pisał, że to telefon, że kadłubka a telefon. Patrzcie. Zobaczcie. To nic nie zmienia. Po prostu ktoś z nami jest. Kadłubka, telefon wydziela za małe pole elektromagnetyczne, żeby wskazywał na kadłubce. To naprawdę jest duże pole elektromagnetyczne. Dobra, słuchajcie. Zaczynamy GhostTube'a w tym pomieszczeniu. Pomieszczenie bardzo jest ciekawe. Ja stanę tu, powiem wam jedno jeszcze, że ten wózek stał inaczej. Ten go przestawił. Wózek ktoś się chciał, kurde, przejechać. Ja je czuję, one są. Oni są z nami. Ja już to widzę. Zaraz kurwa rozpierdolę tą kuchniarkę, bo już mam dosyć tu. Ktoś tu wino jeszcze chlał. Jeszcze mnie uważam, te włosy. Wiecie co? Wiecie co? To jest po prostu skandal. Ktoś tu wino pił. Dobra, patrzcie, jedziemy, tylko trzeba przełączyć. Witam! Jesteście z nami? Jest ktoś tu z nami? Dzień dobry. Czy jesteście w tych piwnicach? Halo? Działa ta aplikacja? Trzeba było nie wykupywać tego premium. Czekaj, podgłosiłem. Halo? Witam. Jesteś z nami? Nie ma w ogóle pola. Patrz, kadłubka wariuje, ale aplikacja nic nie wskazuje. Na razie słuchający nic nie wskazuje. Nikt tu z nami nie chce rozmawiać w tych piwnicach. Może dlatego, że jeszcze nie ma zmroku? Może po prostu nikt nie chce z nami porozmawiać? Mam na imię Dominik. Nie mam tych zamiarów. Patrzcie to. Widzicie? Jak hejterzy pisali. Sprawdź połączenie z internetem. Kuty, masz tu internet? No kurwa, mało w której piwnicy będziesz miał internet. Patrzcie, kadłubka wariuje, jesteś z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło nam. Cieszę się, że przyszliście. Co tutaj było? Chcecie porozmawiać? To. Chcą porozmawiać. Jeszcze jak? Oni tu z nami porozmawiać. Patrzcie, co się dzieje na kadłubce. Włączamy znowu tego GhostTube'a, który pokazuje sprawdź połączenie z internetem. Dobra. GhostTube ma internet, więc wchodzimy z pili i spróbujemy z nimi porozmawiać wyżej. Nie mam lewej tej aplikacji. Ja mam ochotę, wiecie co? Mam czasem ochotę wziąć po prostu ten telefon, tak jak teraz stoję. Tak jak tu stoję. Mam ochotę wziąć i nie pierdolnąć kurwa o ziemię. Przyjeżdżam tu, patrzcie co się dzieje na kadłubce. Przyjeżdżam tu porozmawiać, kadłubka wariuje, a albo nie ma połączenia z internetem, kurwa kupuje premium i chuj w dupę jest, co nie? Kurwa nic nie ma. 10 kurwa złotych wydałem i kurwa mogłem czteropak kupić, kurwa. I bym tutaj sobie otworzył browarka. A tak kurwa chuj do dupy dla mnie jest, co nie? Wiecie co, ja się zdenerwowałem, zaraz coś rozwalę. Dobra, jak tu nie wejdzie internetu wyżej, ta aplikacja zacznie działać po niej. To wychodzę do domu. Dobra. Dzień dobry, jest tu ktoś z nami? Mam na imię Dominik. Chcę tylko porozmawiać.
podczas montażu tego filmu wyłapałem bardzo dziwne stuknięcie w obiekcie. Jestem pewny, że nie był to skuty. Przychodzę tu pokojowo, nie mam złych zamiarów. Przychodzę tu pokojowo, nie mam złych zamiarów. Patrzcie, ta dwójka działa, ale aplikacja nie jest. Patrzcie, co oni są obok nas. Są wśród nas. Miło mi. Wiem, że jesteście. Ale powiedzcie coś. Powiedzcie coś do tej aplikacji. Dajcie mi się zrozumieć. Chcę wam pomóc. O, był męski głos. Dobra, jesteśmy, wracamy. Dajcie. Tu wiemy, że był portal. Wiemy, że to jest portal. A! Przykład uregania Arejczyków. Była? Tak! Była tu w legarni Arejczyków. Patrzcie, co się dzieje na kartujce. I co się dzieje na aplikacji. Oni są z nami. Dobra, idziemy z wami. Gdzie mamy się kierować? Nie mamy tu zamiaru. Dajcie. Dajcie, więc przybyliśmy w pokoju. Mamy jedynie do linii. I tylko z wami porozmawiać. Dajcie, jesteśmy na pierwszym piętrze, gdzie po prostu na kaplicę. Z tego co wiem, tutaj chłopaki z KPTV wyłapali w tym miejscu tą aktywność. To było jakby się na tych schodach. Ja byłem tu 5 razy. I powiem wam, że dziwne rzeczy dzieją się tu zaraz w tym pokoju, gdzie jest demon namalowany. Bo ja pierwszy raz ktoś siedzę znowu na ścianę. Trzeba uważać na żulery. Kurcie, chuj. Witam. Dzień dobry, nie boję się. Boję się, że nikt umarł. Nie jestem demon, a który kiedyś udał się. Witam! Jesteście tutaj? Była tu legalna na liczku? Kobieto, mężczyzno, pokażcie się. Była. Słyszałem, że była. Była odpowiedź, ale kartka z tym nie. Rozmawiałem z nim. Są z nami. Witajcie. Powiedzcie coś więcej jeszcze o tym miejscu. A może chcecie powiedzieć, gdzie mamy się kierować? Jesteśmy pokojowo nastawieni, nie mamy złych zamiarów. Przyszli wam pomóc. Wiemy, jak to miejsce było straszne, jaka jest ta historia. Wiemy, czym jest Pato Urbex. Nie zawsze pomagamy w takich sytuacjach. Wiemy też, że to miejsce otaczają nieciekawi ludzie. Że ktoś się zesrał tu na ścianę i że jest tu menele. Ale wiecie, o co chodzi, my się nie boimy. Byliśmy z Zabrzu, byliśmy tu, byliśmy tam. A my chcemy teraz porozmawiać. Halo! Wróćcie tu! Czy ten demon to jest portal? Okej. Czy coś się wiąże z tym demonem? Czy jesteś może tutaj? Czy ten demon ma coś wspólnego z wami? Widzicie, ten demon nie jest żadnym portalem. Kartwójka z tym nie możemy, nie chcą za bardzo się pokazać dzisiaj. Bardzo ciekawe. Było to. Nie powiem wam tak, to miejsce, jeszcze jak tutaj byłem wcześniej, wyglądało dużo lepiej niż teraz. Jak tu byliśmy już ostatnio, też była lipa, ale nie było jeszcze nasrane na ściany, to żeby się teraz ciekawie zaczynało. Kiedyś, bo ja na pierwszym kompleksie, jak byłem, to ten witraż był jeszcze cały. Robiło ogromne wrażenie, ale widać komuś przeszkadzało. A tu u góry z tego czasu wisiała lina, dzisiaj już nie wisi. Tam można też wejść i będziemy widzieć tą kaplicę. Dobra. Dzień dobry. Jesteście w tej kaplicy? Mężczyzno, kobieto, może dziecko? Może ktoś jest z wami? Ktoś jest z nami? Może chcecie porozmawiać? Jesteście ci mało aktywni. Co was skłania do tego? Dlaczego unikacie rozmowy ze mną? Jestem bardzo pokojowy następny. O, jest! Był przez chwilę, przeleciał, zaatakował na tą kadwójkę. On tu zaatakował na tą kadwójkę.
Aż go poczułem, aż odbiło to. Patrzcie, może oni są wrogo nastawieni. Może nie chcą z nami rozmawiać. Zaatakował K2, rozumiecie to? Ale nie wiem dlaczego. I teraz zielone stygnie. Jakby nie chcą z nami rozmawiać. Nie wiem, zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy, się tak łatwo nie wycofujemy. Dobra. Dobra. Sesja z dyktafonem numer 1. W kaplicy. Kurwa mnie ta latarka trochę. Na razie wytrzymam, dobra, tą aplikację, żeby nic nie gadało. Dobra. Dzień dobry. Witam. Czy jest ktoś z nami, chce się nagrać na ten dyktafon? Czy jest ktoś, kto chce porozmawiać? Jeżeli jesteś tutaj, chcesz porozmawiać, nagraj się na ten dyktafon. Daj jakiś znak albo powiedz coś do niego. Nie mamy złych zamiarów. Chcemy tylko porozmawiać. O! Był coś, ale nie, do dyktafonu nic nie powiedział. O! Powiedział coś, dosyć charakterystyczny głos, bo słychać męski. Ale nie włapałem. Łapcie kim się, patrzcie, łapcie kim się. Słucham, powtórzcie to. Tak. Czy jesteście byłymi żołnierzami SS-mańskimi? Powiedział pewnie. To było słychać dosyć. Ale no, to się chyba jaja robi, bo to byli Niemcy, więc nie mówili po polsku. Dobra. Rozumiem. A czy była tu wylęgarnia aryjskiej rasy? Niemiec to przejął. Miał to odrestaurować, ale prawdopodobnie wiedział, że są tu jakieś ukryte skarby albo dokumenty. Zabrał, co miał zabrać i zniknął. Dopiero niedawno miasto by to odzyskało. Halo? Witam! Jest to? Halo, dzień dobry. Chcecie porozmawiać? Chcecie pogadać z nami? Jest! Co? Przyszli! Witajcie! Rozjemy za co latarkę, bo mi prawie padłem. Witajcie! Chodźcie tutaj! Tak! Porozmawiajcie z nami. Chcemy tylko porozmawiać. Powiedzcie mi w końcu, czy była ta wylęgarnia tych Arejczyków tutaj, czy nie. Dajcie jakąś odpowiedź mi jasną. Gosób stygnie, mam powiem ciekawostkę, że zaczynają rozmawiać, jak wyłączamy nagrywanie. Tutaj sprytne zjawiska się dzieją. Widziałeś w ogóle jakiś sufit, kurwa, z drewna? Ty, ale tego nie było. To, chyba. Nie było tak. Też mi się wydaje, że to inaczej wyglądało. Patrz, jakby bardziej drugie piętro jakby z kuli też. Wiesz, o co chodzi? Stary, bo to na trzecim piętrze tak wyglądało jak tu. Teraz drugie piętro też z kuli. O, nie topisz. Aż się zlękuj. Znaczy nie mam, nie boję się, bo to dwa chyba. Może tu są, chodź. Jest mocny sygnał. Są tu, patrzcie! Wzywają was! Znowu portal jest na schodach, jest na Hitlera. Czy tutaj Adolf Hitler przyjeżdża? Nie wyspałem się. Co? Ej, kurde, nie wyspałem się. Idziemy. Czy Hitler tu przyjeżdża? Dajcie znak. Czy gościł tu sam Adolf Hitler? Gościł chyba. Gościu. Skutki świeci mi tu ładnie, kurwa. Nie mogę tak, jakby nie świecić, to mnie nie widać. Halo? Halo? Rozmawiam.
przyszedłem, bo tu przyjechaliśmy, żeby porozmawiać. Co wtedy? I jakiś jest byt. Miejsca fajna, ta mapa. Ale to, to są te pomieszczenia normalne, czy tam tak tylko. Dzień dobry! Jest... Ty? Co? Trzeba słuchać. Dzień dobry, jesteście? Jesteś z nami? Patrz, tu jakieś szatańskie narysowane. Może jesteście w tym pomieszczeniu, gdzie jest krzyż u domu? Graficiarze, bo jest ładne, zrobili grafiki. No mi się podoba, ale tak mi się patrzył w pamięci. Halo? Jesteś z nami? Dzień dobry. Patrzcie, ten weekend się coś stygnie. Za bardzo mówię wam, nie chcę się rozmawiać, ale nie jest tylko spowodowane, może się boją. Ciary! Powiedział, co się było kroki słychać. Halo, jesteś tu? Halo? Powtórz to! Powtórz to! Powtórz to! Powtórz to! Ole ciary! Ole ciary! Powiedział i czymś poruszył. O kurwa, są, wrócili, chcą zrozmawiać. Nie wiem, czy chcecie iść teraz na samą górę, czy kierujemy się trochę w dół. Wiem, że tutaj chcą rozmawiać. Coś się tu dzieje. Halo, jesteś? Wróć tu z powrotem. Czy jesteście na tych schodach? Bawię się chowanego. Pytanie, czy oni są pokojowo nastawieni, skoro nie chcą rozmawiać. Wykonują bardzo dziwne ruchy. Aż powiem wam, że się przestraszyłem, myślałem, że ktoś już idzie. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteście? Jesteśmy widzowie na ostatnim piętrze. To jest ta. Coś pada jak jakieś słowa. Baliśmy się, ktoś wszedł w budynku. Jednak to ten wózek jest tam przewrócony. Dało sobie znak. Ale na razie ich tu nie ma. Na górze nie chcą rozmawiać. Zaraz wrócimy, w dół pójdziemy. Wracam do próby kontaktu. Przed chwilą tu napieraliście. Może chcecie coś powiedzieć teraz? Dajcie jakiś znak o sobie. Powtórz to. Mężczyzno. Powtórz to.
Halo, dzień dobry. Chcecie porozmawiać? Tak. Padło tak, ale skuty nagrywa kaplicę. Ale padło tak. Miło mi. Fajnie, że chcecie porozmawiać. Czy była tu wylęgarnia Aryjczyków? Od razu widzowie mogą zobaczyć, że K2 i telefon nie reagują razem. Cały czas jest zielony, bo tam ktoś już pisał. Dobra. Była tu wylęgarnia Aryjczyków, czy nie? Słucham. Było? Mężczyzno! No wróć tu. Zniknął. To tylko ty. Tak. Tęsknicie za życiem, za tym światem. Tęsknicie? Nie dopadło mnie. Że nie tęsknię. Żyli w trudnych czasach, bardzo ciężkich, bardzo przykrych, może dlatego. Ale nie to powiedziałeś, zapierdala, fajno. Dobra, jesteśmy dalej, padło słowo o wierze. Widzicie? Wyłącza nagrywanie, zaczyna kadłubka wariować i padają słowa. Wierzę, że jesteśmy blisko końca. One nie chcą z nami rozmawiać do kamery. Chcą, żeśmy pewnie spierdalali, a my się tak łatwo nie poddamy. Dlaczego nie chcecie rozmawiać do kamery? Powiedzcie, to chodźcie, zejdziemy na drugie piętro. Chodźcie. Powiedzcie nieśmiało, bo jeszcze ktoś mi się zlał. Ja tu nie chodzę. O, tu jest ten pokój. Dlaczego nie chcecie rozmawiać do kamery? Mężczyzno, kobieto, dziecko. Słucham was. Macie okazję. My jesteśmy bardzo pokojowo nastawieni. No porozmawiajcie z nami. Powiedzcie coś do widzów, dla naszych widzów. Czy ktoś z was zginął na tych schodach? Czy zginęliście na tych schodach? Tak! Widzieliście to? Kadłubka wariowała. Ktoś z nich odszedł na tych schodach? Niesamowite. Dają o tym znak. Ktoś tu zmarł. Albo mężczyzna, albo kobieta. Odeszli w tym miejscu. Miło nam. Zapraszasz nas gdzieś? Zapraszasz nas jeszcze? Śmiało. Tak, są
Skąd tu? Patrzcie. Witajcie, witajcie. Była to pielęgniarnia leczników? Powiedzcie to do Gołstupa. Widzicie, ta dwójka szaleje, szaleje. Dzieje się. Tu gdzieś są. Tu na tym piętrze, patrzcie. On ma tu portal. To jest właśnie to miejsce. Aż powiewa chłodem. I nie jest to letni wiatr. Witajcie! Tak! Czy Adolf Hitler tu przyjeżdżał na wakacje? Odwiedzą was? Patrzcie. Zgasło. Wskazywałoby, że Hitler tu nie przyjeżdżał. Choć w to nie wierzę. Może nie na wakacje. Może nie na wakacje. A czy Hitler przyjeżdżał tu do was? Czy Adolf Hitler tu gościł? Tak! Tak, Adolf Hitler tu gościł. Gościł tu sam Adolf Hitler. Patrzcie, co się dzieje. Widzowie. Niesamowite. Czy dobrze wspominacie Hitlera? Nie. Patrzcie, widzicie? Pada takie pytanie i nic. Teraz się aktywnie znowu podchodzą, ale dobrze go na pewno nie wspominają. Ale są z nami dalej, chcą rozmawiać, natomiast go osób cicho. Cisza jak cholera. A to strasznie zaczyna wiać, zbiera się burza. Rozpętały burzę może. Nieźle. Zaczyna się dziać, rozkręca się ta eksploracja. Powiem wam, że myślałem, że będzie lipa, że będzie słabiutko. Że wyjdziemy i wyjdziemy, a tu się zaczyna dziać. To jest to, czego potrzebuje Pato Urbex. Chodźcie. Karole. Halo. Drugie piętro, gdzie na salę. Ja i wy. Albo ja i wy. Ha. Witajcie. Wyjdźcie. Wróciłem. Wróciłem z powrotem. Wrócił, powiedziałem. Ha. I teraz możemy rozmawiać. Jeśli się nie boisz. Jeśli nie boisz się gniewu miłosiernego szatana. Nie boję się. Nie boję się gniewu żadnego szatana. Jestem po prostu nastawiony. Jestem tutaj z Jezusem Chrystusem. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Chcę tylko z wami porozmawiać. Ale noszę sobie czystą energię. Czystego, dobrego ducha. Macie nam coś do powiedzenia jeszcze? Może chcecie nas stąd wygonić? Może wam się nie podoba nasza obecność? Ale nie będzie tak łatwo. Witam! Sesja z dyktafonem numer 2. Szpital Zakonu Maltańskiego mu przeszedł. Jeżeli chcecie coś powiedzieć, nagrajcie się na ten dyktafon. Mam na imię Dominik. Chcę tylko porozmawiać. Jesteście tu? Czy to pomieszczenie jest złe? Jest tu ktoś zły z wami? Halo? Daj, ale co mam ci? Mężczyzno, co mam ci dać? Co mam ci dać, mężczyzno? Powiedz mi, co mam ci dać. Dobra, jesteśmy tutaj dalej. Była sesja z mikrofonem, nie wiem, jak jest odpowiedzi. Chyba nie chcę teraz odsłuchiwać. Był jakiś głos w MSG. Przyjdziemy się jeszcze dalej, zobaczymy. Chyba, że się nie wiem, bo nie idź tam. A co tam jest? Chyba ta latarka się ładuje.
Wiesz? Może tak być. Co tam jest? Ale skończymy. Czemu mam tam nie iść? Może mam tu iść? Dobra, skoro jesteśmy dalej przy tych schodach. Próbujemy tutaj dokonać jakiejś komunikacji. Powiem wam, że przez chwilę działo się. Naprawdę się działo. Poczułem się jak w prawdziwym horrorze. Powiem wam, że jest mega ciekawy ogólnie. Ten sam obiekt robi mega wrażenie i czujecie się, jakbyście mieli się zaraz zesrać. Chociaż do tego nie doszło, mam nadzieję. W domu sprawdzę. Ale wiecie co jest? Wiecie co jest pięknie? Jest pięknie. Jest cudownie. Jedziemy, eksplorujemy, szukamy. Ale zaraz zbliżamy się do końca powoli. Małego podsumowanka. Idziemy teraz na pierwsze piętro. No wiecie, też chcemy coś tutaj nagrać, coś zarejestrować, ale też nie będziemy stygli, nie? Byliśmy w piwnicy, może zejdziemy jeszcze na chwilę do piwnicy, do wózka. Koło skutem już latarka ładuje. Ale idziemy na razie na patrzę. Halo, jesteście? Po Krzeszu 2022. Dzień dobry. Halo, jesteście na tym parterze? Chwilka, może ty pięknie cudowny świat. Tu gdzie kiedyś nas wypędziliście? Czy jesteście tu dzisiaj znowu? Chcecie coś pokazać, dowodzić? Patrz, tu te łóżka, które są dalej. Mój Jezu, ale są przystawiane. Wypalili całkiem. Mam dalej. Ostatnie dni to się stało. Skurwy syny. Patrz, co tu się stało, co robić o skutki, nic nie wie. Co, oni nie mają co robić, kurwa? Nie mają skrupułów, robię. Naprawdę nie mają skrupułów. Czy te łóżka należały do szkoły rolniczej? A, patrz, ale są w tych przy tych łóżkach, trzymają. Patrz, co się dzieje. Zapraszacie nas tutaj, to jest wejść. Witam, spaliście na tych łóżkach? Spaliście w łóżkach? Halo? Dziecko, witam. Dziecko, powtórz to. Urodziłeś się tu? Urodziłeś się w tym pałacu? Urodziłeś się tu w tym Okrzyszowie? W Lęgarni Arejczyku? Halo? Dzieciaku, urodziłeś się tu? Wiecie, wy doskonale wiecie, że będziecie się starcie z tym miejscem. I dlatego czekacie na nas jeszcze kolejny raz, żeby porozmawiać. Ty ktoś go oglądał na tyle jeszcze. No tak. Z szkoły, bym się dostał. Ostatnio też to była, więc akurat tego kurwa nie zniszczyli. Halo? Patrz, tam na kaszulce znowu. Krążą tu tym wolą. Halo, jesteście? Witam. Dzień dobry. Dobra. Nie chcecie rozmawiać na pierwszym piętrze. Tam była portiera, my pójdziemy w stronę piwnic. Jak widzisz takie będzie kontakty na to, już wrócimy. Ja przyjdziemy sobie piwnicami po prostu tam. Oho. Misła. Oho, patrzcie. Ktoś tu wyjechał z ciągu złomu. Ja się przeliczył, kurwa. Ma się przeliczył, dwa braku sił. Ale tu są kidy. Zaczęcie busza. Nie przyjdziemy, tu są kidy, bo czekaj, jakoś inaczej się przychodzi. Ten i w lewo? No tak. No. Tu jest chyba, o tak, od razu ten budynek. Patrzcie, wariujeka dwójka. Jesteś w tym pomieszczeniu z tym budkiem? Przyszedłeś tu na świat? Witam. Konstrukt teraz działa, patrzcie. Dzień dobry. Dzień dobry, do kogo z was należał ten budek? Była tu węgarnia Aryjczyków? Przyszliście tu na świat? Witam! Przyszliście tu na świat? Jesteście tu z nami? Czy jest tu z nami jakieś dziecko, które tu przyszło i się urodziło? Tak, jest! To dziecko przyszło tutaj. W tej lęgarni Aryjczyku przyszło to dziecko na świat. To właśnie w tym wózku się urodziło to dziecko. Coś niesamowitego. Daje o sobie znak. To ten wózek. To
To w jednym z takich wózków przyszło właśnie na świat. Tak, witaj. Wiedziałem, że w końcu nawiążemy tu komunikację z nimi. Właśnie w takim wózku przyszło na świat. To dziecko daje teraz o sobie znać, patrzcie, co się dzieje. One to potwierdza. Ale napiera. Co się dzieje? Bo ja pierdzielę. Co się dzieje na tej K2? Patrzcie, obserwujcie, co się dzieje. To dziecko jest z nami. Patrzcie, ono jest w tym miejscu, jest przy tym wózku. To dziecko jest przy tym wózku dosłownie. Stoi tu. To właśnie tu przyszło na świat. Ja pierdzielę, ale robi wrażenie. Ale jestem w szoku. Takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem. Ale powiem wam widzowie, że jest po prostu moc. To miejsce ma niesamowitą energię. Tutaj krąży masa duchów. Masa bytów i są z nami małe dzieci, które właśnie przychodziły w takich wózkach, w wylegarni Arejczyków. Dlatego wróciliśmy do tych piwnic, by dokończyć to. Po to tu jesteśmy. Miło, że pokazałeś nam. Tak, miło, że też stoisz obok mnie. A się gimbal, kurwa, obrócił. Tak, one napierają. Są w tym miejscu, to właśnie jest miejsce, to jest portal. To jest prawdziwy portal. Ale powiedz coś jeszcze na Gąsługie. Powiedz może coś. Może chcesz powiedzieć, ile masz lat? Ile masz lat? Powiedz! Patrzcie, jak napiera. Dalej chcę rozmawiać, zostajemy tu jeszcze chwilę. Powiedz, ile masz lat? Patrzcie, odszedł. Nie chciał powiedzieć, ile ma lat. To miejsce ma niesamowitą historię. Ja to czuję, widząc ten wózek nawet. Powiem wam, że naprawdę są ciary. To miejsce jest niesamowite. Bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy tu zrobić drugie starcie. Bo patrzcie, co się dzieje. Aktywność jest niesamowita. On nas zaprasza gdzieś, ale nie chce nic powiedzieć. On nie chce rozmawiać, ale on to robi. Patrzcie, to nie jest telefon, bo zaraz będą pisali, aż wiecie, ja zgaszę na chwilę tą latarkę. Że mi zaraz coś też nie pisali. To nie jest żaden telefon. To nie jest telefon, możecie teraz to zobaczyć. On napiera, on wreszcie rozwala tą K2. On tu jest. On jest tu z nami. Skali brakuje. Coś niesamowitego, skali brakuje. Tylko co robi wrażenie. Jakby to Skuty powiedział. Robi wrażenie. To jest to. Tego szukaliśmy przez całą eksplorację. Tego budynku. Tego właśnie. Dotyku. Dotyku i powiewu jego duszy. Po to tu przyszliśmy. Pato Urbek się nikt nie zatrzymuje, widzowie. I niczego się nie boi. Dobra. Patrzcie. Patrzcie, nagle chce rozmawiać na Gołstubie. Jak powiedziałem, że nie będziemy tu stygli. Patrzcie, co się dzieje, jest dalej z nami. Idziemy w stronę wyjścia. Słuchaj, bardzo miło nam, że z nami że chciałeś z nami porozmawiać, że nas ugościłeś. Nie wiem, ile masz lat, bo nie powiedziałeś nam tego, ale nie podążaj za nami i zostań tu. My idziemy, a ty nie podążaj. Zostań. Dobra, on zostanie. On został. Widzicie, patrzcie, ta wujka przestała wariować. Od razu widać, że byt zostaje. Jakby nie idzie za nami. To od razu możecie zobaczyć. Tak, tu byliśmy. Musimy teraz ten, żeby się kierować po wyjściu. Jesteście tu? Patrzcie, są jeszcze tu. Jestem tu z powrotem. W tych piwnicach z wami. Chcę rozmawiać. Czy jesteście tu z nami? Chcesz coś powiedzieć? Zaraz tu wychodzimy. Damy wam spokój. Powiedzcie nam coś jeszcze. Halo? Dobra, jak widzicie, nie chcę już rozmawiać. Patrzcie, widzowie, jak to się robi. Przecież ja mam już nie tylko. Dobra, widz. Jest klimaciarnia. Robi wrażenie, to nie? Jest dobrze, chłopaki, halo. Czekać się. A pozdrawiamy się wszystkich dobrych chłopaków z Legnicy. Patrzcie, ten wychodziliśmy. Ostatnio jak byliśmy, to już też było otwarte. Stary, to nawet po zapachu można wyjść, kurwa, z tego obiektu. Tak, jesteśmy już przed wejściem do obiektu. To było nasze drugie starcie z tym miejscem. Było trochę dziwnych zjawisk paranormalnych, szczególnie w piwnicy przy wózku. A więc co, widzowie? Łapa w górę. Słuchajcie, Pato Urbek zwiara, Pato Urbek znieśpi, Pato Urbek zapierdala. Łapa w górę,
subskrypcja i widzimy się na kolejnych materiałach i kolejnych tłustych obiektach. Będziemy szukać kolejnych tłustych zjawisk i ostrych demonów i duchów. Trzymajcie się i pamiętajcie z wiarą w sercu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Cześć widzowie, na razie.